Siemanko, tu Razowy. Kończy się rok 2023, dlatego przygotowałem dla Ciebie małe podsumowanie. Pokażę Ci najlepsze lokale z fast foodem, które odwiedziłem przez ostatnie 12 miesięcy. W opisie znajdziesz linki do materiałów z wizyt w tych miejscach. Nie sugeruj się kolejnością. Każdy z tych lokalów to perełka w swojej okolicy i nie byłbym w stanie ich poukładać od najlepszego do najgorszego. Po prostu trzeba odwiedzić każdy z nich. Startujemy! Szamka to lokal we Wrześni. Największa zaleta to mięso nabijane bezpośrednio u nich. Do wyboru jest kurczak oraz pyszna ormiańska karkówka. Mięso jest bardzo ciekawie przyprawione, smaczne i soczyste. Do wyboru spora ilość dodatków, warzywa są świeże i chrupiące, do tego ogromny wybór sosów oraz rozbudowane menu. Ciekawym urozmaiceniem są tutaj cząstki owocu granatu. Lokal prowadzi swoje social media, dlatego warto zajrzeć i sprawdzić, co oni tam kombinują. Jest to obowiązkowe miejsce do zaliczenia, będąc w okolicy. Family American Food by Olek to mocno polecany w Płocku lokal, gdzie serwują pyszne amerykańskie żarcie. Potwierdzeniem tego jest udział w różnych eventach i zawodach związanych z jedzeniem. Na wyróżnienie zasługuje tutaj bardzo klimatyczny lokal oraz duży wybór dań. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, a co najważniejsze, sami decydujemy o sposobie wysmażenia mięsa w burgerach. Serwowane tutaj mięso jest najwyższej jakości, mamy również opcję wybrania wołowiny sezonowanej, co jeszcze bardziej podkręca jej walory smakowe. Prowadzą oni swoje social media, więc koniecznie je odwiedź. Przechodzimy do kolejnej pozycji, jednak ciągle zostajemy w Płocku. Znajduje się tutaj lokal, który musisz odwiedzić. Hakari Kebab serwuje kebaby, które bazują na mięsie z piri piri. Wszystkie dodatki są świeże i idealnie komponują się z resztą dania. Łagodny sos miętowy jest nietypowym, ale bardzo smacznym dodatkiem do całości dania. Na wyróżnienie zasługuje tutaj niezwykle czysty i klimatyczny lokal. Na swoje social media często wrzucają ciekawostki dotyczące jedzenia, które bardzo przyjemnie się czyta i można dowiedzieć się nowych rzeczy. Zajrzyj do nich. A teraz przenosimy się na Dolny Śląsk i zaglądamy do Bistro na Wałku w Wałbrzychu. Serwują oni tutaj genialną pizzę we włoskim stylu. Kiedy tylko w nasze ręce wpada menu, to już wiemy, że dobrze trafiliśmy. Do przygotowania potraw używa się tutaj masy oryginalnych włoskich składników. Ich jakość przekłada się na wygląd i finalny smak podawanych dań. Pizza, którą tu zjesz, na długo zostanie w Twojej pamięci i będziesz chciał tu wracać. Do wyboru są trzy rodzaje oliwy, którą można podkręcić smak pizzy. Moim faworytem jest ta truflowa. Lokal nie próżnuje pod kątem social mediów, więc zawsze znajdziecie u nich coś ciekawego. Bar u Greka to kolejna perełka prosto z Wałbrzycha. Lokal jest prowadzony przez rodowitego Greka, który bardzo dobrze mówi po polsku i chętnie dzieli się swoją historią oraz sposobami, jak robią serwowane jedzenie. Sekretem lokalu jest samodzielnie nabijane mięso oraz zakupy robione z dnia na dzień, co daje pewność, że wszystkie dodatki są świeże i smaczne. Danie popisowe tutaj to suwlaki, czyli grecka wersja kebaba. Serwowane jest ono w grubej picie z dodatkiem sosu tzatziki. Całość idealnie się komponuje i swoim smakiem, podobnie jak pozytywnym nastawieniem właściciela, zachęca do ponownych odwiedzin tutaj. To jedyny lokal, który nie prowadzi social mediów tak mocno jak pozostałe, ale nie powinno Cię to zniechęcać do wizyty tutaj. No okej, zatem to było moje 5 propozycji na pyszne fast foodowe jedzenie. Napisz w komentarzu, czy planujesz odwiedzić któryś z tych lokali. Będzie mi niezwykle miło, jeśli zostawisz pod tym filmem łapkę w górę, a także rozważysz zasubskrybowanie mojego kanału. Mi pomoże się to dalej rozwijać, a Tobie niczego nie przegapić. W nadchodzącym roku życzę Ci wszystkiego co najlepsze, a sobie kolejnych wizyt w lokalach tak dobrych jak te w zestawieniu. Do zobaczonka!